Naszymi gośćmi są Magdalena Budzińska, Przemysław Pełka. Partnerem tego odcinka jest wydawnictwo Czarne. Dziś jesteśmy w Toruniu, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Białymstoku, Szczecinku, Oświęcim, Krotoszynie, Radomiu, Puławskiej, Grubieszowie, Ostrzygawcu, Warszawie. Podcast pełen treści, słuchaj do ostatniej sekundy. Artur Dobiegała, Paweł Kamiński. Podcast Miastowy. Gorąco prosimy Was o zalajkowanie tego materiału, o udostępnienie go znajomym. Prosimy Was o komentarze i oczywiście przede wszystkim o subskrybowanie naszego kanału. Pracują Państwo na co dzień w wydawnictwie Czarne. To może zacznijmy od Pani Magdaleny. Czym się Pani zajmuje w wydawnictwie? Jestem zastępczynią redaktorki naczelnej i od wielu, wielu lat redaguję książki. Duża część tych książek to rzeczywiście są książki o miastach, bo sporo książek, które wydaje Czarne, to są książki o miastach. W bardzo różnym sensie to są książki o historii miast, o urbanistyce, o architekturze, to są biografie architektów i to są rzeczywiście książki, które ja szczególnie lubię. Pan Przemysław? Ja pracuję w wydawnictwie Czarne jako redaktor inicjujący i prowadzący, co oznacza, że zajmuję się taką pracą koncepcyjną wspólnie z autorem. Wymyślam jakiś projekt, doprowadzam do tego, żeby ta książka od strony właśnie koncepcyjnej była dopięta. A potem staram się pracować już, kiedy tekst do nas przychodzi, nad tym, żeby była ona jak najlepsza i trafiła do właściwego odbiorcy. Wspomniała Pani o tym, że zajmuje się Pani książkami o miastach. Głównie, a my nie bez powodu jesteśmy u Państwa, to miasto jest powodem naszego wspólnego spotkania. Czy miasto stało się modne? Czy można mieć wrażenie, że miasto stało się modne dla rynku wydawniczego? Ja jakoś nie bardzo lubię słowo modne, bo ono troszeczkę sugeruje, że och, coś jest modne, czyli to pewnie jakiś kapryz, może to nie jest zbyt poważne. Mody przemijają też. Moda, właśnie, może to przeminie i może jest w tym jakiś koniunkturalizm. Ja bym bardzo chciała wierzyć, że miasta nie stały się modne, tylko miasta się stały interesujące. To znaczy, rzeczywiście też wśród książek i jako wydawcy, redaktorzy widzimy, że czytelnicy bardzo chętnie sięgają po książki o miastach. Więc w tym sensie tak, możemy powiedzieć, że jest rosnąca popularność książek o miastach, ale ja bardzo mocno wierzę, że to dlatego, że udało się wspólnymi siłami autorów, dziennikarzy, dokumentalistów, ekspertów, wielu świetnych specjalistów mówiących o miastach, udało się przekonać czytelników, że miasto jako temat ma ogromny potencjał. To znaczy, że miasta są ciekawe ze względu na historię, którą opowiadają i którą kryją, że miasta są ciekawe, bo architektura i urbanistyka to są ciekawe tematy, że miasta są ciekawe, bo współtworzyli je bardzo ciekawi ludzie. I wreszcie, że miasta są ciekawe współcześnie, bo bardzo wiele problemów społecznych, demograficznych, politycznych w jakimś sensie odbija się i znajduje odzwierciedlenie w miastach. Więc tak, w tym sensie miasta są modne, ale uważam, że dlatego, że są ciekawe. Widzimy, że coraz więcej książek o miastach pojawia się na rynku. Z czego to może wynikać? Czy to jest tak, że... I może to jest pytanie o tym, jak powstają książki o miastach. Czy początkiem jest narada, na której mówimy, opowiedzmy o takim mieście, czy zaczynamy od innej strony, czyli po prostu maszynopisy, które trafiają na biurka w wydawnictwie, po prostu wyłuskujemy tę historię z tego i mówimy, okej, to jest to i o tym opowiemy, o tym mieście opowiemy, o tych ludziach opowiemy, w takim kontekście będziemy o tym opowiadać. Czyli krótko mówiąc, czy zaczyna się od pomysłu, opowiedzmy o tym, poszukajmy autora, czy od drugiej strony? Jak wygląda w ogóle praca nad taką książką? Ja to widzę w ten sposób, że ogromne zainteresowanie tematyką miejską jest ściśle powiązane z takim trendem związanym z ogólnie zainteresowaniem lokalnością. To jest taki trend, który my obserwujemy już od kilku lat co najmniej. Natomiast pandemia w ogóle go jeszcze podbiła z tego prostego powodu, że wiele osób było jakby zamkniętych w domach i w swoim najbliższym otoczeniu. I z tego powodu zaczęła się interesować tym, co jest blisko. Oczywiście nie mówię, że wcześniej tak nie było, ale pandemia jakby jeszcze wzmocniła ten trend, bo okazało się, że bardzo wiele ciekawych, cennych rzeczy jest w naszym najbliższym otoczeniu. I jest to taki element też tożsamości zbiorowej. Znaczy każdy chce się czuć częścią jakiejś grupy i być obywatelem jakiegoś miasta, ja bym nawet powiedział dzielnicy czy miasteczka, jest dzisiaj ogromnie istotnym takim elementem tożsamości. To widać w social mediach, to widać właśnie w książkach, w sposób, w jaki one powstają, w jaki sposób się rodzą.
Więc to jest taki zespół w ogóle czynników różnych, które wpłynęły na to, że w ogóle to, ta lokalność, w tym lokalność miejska, jest dla nas bardzo ważna, istotna. I odpowiadając na Pana pytanie, jak powstają książki, no to ja bym stwierdził, że różnie, bo to jest trochę tak, że czasem przychodzi do nas autor, który ma bardzo dobry pomysł na to, koncepcję, jak chciałby opowiedzieć o mieście, które jest dla niego ważne z jakiegoś powodu. Ale to często jest też tak, że to my stwierdzamy, że jest miasto, które zasługuje właśnie na taką opowieść, ponieważ wiemy o nim trochę, że jest w nim to, tamto, ma taką, a nie inną historię. Takie, a nie inne postaci wpłynęły na to, jak to miasto obecnie wygląda. I wtedy poszukujemy trochę tego autora i staramy się tę ideę zaszczepić u kogoś, kto byłby w stanie no, ją właściwie wykorzystać i tę historię opowiedzieć. Więc ja bym powiedział, że to są takie dwa modele. Czasem one są hybrydowe, bo czasem to jest tak, że to jakoś powstaje. To jest praca koncepcyjna. Często jest tak, że redakcja też uczestniczy w obmyślaniu takiego planu książki wspólnie z autorem. No i w związku z tym właśnie no, te publikacje, które u nas się ukazują, no to staramy się, żeby odpowiadały na jakieś potrzeby już społeczności istniejących. I to jest zarówno właśnie tak, że to autor, który przychodzi z tej społeczności, chce o niej opowiedzieć, ale to też może być tak, że to my znajdujemy autora i jakby za pomocą jakiejś takiej incepcji zaszczepiamy mu ten pomysł, że on jest właściwie tą właściwą osobą do opowiedzenia historii o tym mieście. Lub dzielnicy, bo to właśnie często też tak bywa. Ja myślę, że jest też tak, że to i my jesteśmy zaciekawieni miastami i coraz więcej autorów, tak jak mówisz, Przemku, rzeczywiście swoje, bardzo często swoje miasta, swoją dzielnicę, swój region uważa za naprawdę ciekawe i to się w tym sensie łączy. Łączy się nasza ciekawość z zaciekawieniem autorów, a to wszystko rzeczywiście łączy się z zaciekawieniem czytelników, bo my obserwujemy i tutaj wracam do tego pytania o modę, czy też popularność. Widzimy, że bardzo wielu czytelników zrozumiało, ja myślę, że dlatego książki o miastach stały się tak fascynujące, czytelnicy zrozumieli, że miasto czy dzielnica, przestrzeń miejska są takim fantastycznym wehikułem do opowiedzenia kawałka historii. Jednym takim wehikułem są biografie, stąd też popularność biografii. Rzeczywiście za pośrednictwem losów jednej osoby można opowiedzieć historię Polski, historię jakiegoś regionu, można opowiedzieć o losach jakiejś grupy ludzi i trochę tak samo jest z miastem, to znaczy za pośrednictwem historii miasta można opowiedzieć o kawał historii Polski w zmieniających się granicach, to też jest ważne. Można opowiedzieć o mniejszościach narodowych, można opowiedzieć o losach zupełnie nieznanych czy niekojarzonych z jakimś miastem osób i postaci. Opowiada się o tak zwanych zwykłych ludziach. Wszystko to tak naprawdę dla wszystkiego tego wehikułem staje się miasto i taką pigułką przekazywania wiedzy. I myślę, że też dlatego, ponieważ wtedy bardzo łatwo tą pigułkę przyswoić, bardzo łatwo czytając o mieście, tak naprawdę poznawać historię kraju, regionu, ludzi. I dlatego czytelnicy tak bardzo lubią czytać o miastach. Przekonaliśmy się o tym właściwie przy jednej z pierwszych naszych książek o mieście, a właściwie o dzielnicy, dlatego Przemek też tak słusznie podkreślał, że czasami to jest kawałek miasta. To była Stacja Muranów Beaty Chomontowskiej, książka o Muranowie, ogromna książka o kawałku miasta, oczywiście bardzo szczególnym, ale to była książka, która pokazała, że właśnie kawałek miasta może opowiedzieć gigantyczną historię Polski, Warszawy, ludzi związanych z dzielnicą i opowiedzieć też o jakichś bardzo ciekawych przemianach i społeczeństwa, i przestrzeni. Czy zgodziliby się Państwo z takim stwierdzeniem, że zasadniczo znanie się na mieście jest rodzajem kompetencji salonowej? Znaczy, że po prostu opłaca się znać na mieście, że to imponuje, kiedy ktoś zna się na mieście, że kiedy chce się poznać dziewczynę na mieście, to można jej opowiedzieć o mieście. I czy to tak działa? Czy rzeczywiście miasto jest przydatne jako temat codziennych rozmów? Nie wiem, czy nazwałbym to kompetencją salonową, ale taką kompetencją towarzyską chyba bym nazwał, bo rzeczywiście jest trochę tak, a propos też tego, co powiedziałem wcześniej, że znanie się na tej lokalności i rozeznanie w tym najbliższym terenie jest dzisiaj też przydatne, no bo to jakby mówi coś o tożsamości zbiorowej ludzi stąd, w związku z czym no, to też daje tematy do rozmów różnego rodzaju.
I no na pewno jest to w jakiś sposób też pomocne, żeby jakoś tam te rozmowy prowadzić. No bo dlaczego nie? No to są po prostu tematy tak szerokie, bo my mówimy tutaj o książkach, o miastach i o tematyce miejskiej, ale przecież to właśnie tak jak dokładnie Magda mówiła, to nie chodzi tylko o przestrzeń, o architekturę, to chodzi o urbanistykę, o to jak funkcjonujemy w tym mieście, o ludzi, którzy no, decydowali o tym, jak ono wygląda. To jest mnóstwo różnych wątków i wydaje mi się, że każdy, kto mieszka w mieście, no, ma jakiś tam swój segment tematyczny, który go szczególnie interesuje. No to już jest jakiś punkt wyjścia do tego, żeby o tym rozmawiać. I też obserwujemy to w mediach społecznościowych. Ja akurat mieszkam w Nowej Hucie w Krakowie i no, na przestrzeni ostatnich lat obserwowałem to, jak bardzo zmieniało się podejście mieszkańców też do tej dzielnicy. Bo to, jakie debaty, dyskusje teraz w mediach społecznościowych nowochódzkich, których jest kilka co najmniej takich kont bardzo popularnych, się odbywają, jakie się toczą, zarówno od takiego tematu jak czy ta ulica powinna być remontowana wcześniej od tej, po takie tematy poważniejsze jak na przykład czy w Domu Kultury powinno odbywać się takie czy inne imprezy. I ja widzę, jak bardzo ludzie są dzisiaj w to zaangażowani. Wydaje mi się, że jeszcze lat temu kilka czy kilkanaście to było z tym znacznie gorzej. Teraz media społecznościowe też to ułatwiają, a co za tym idzie, no to też jest jakaś taka tkanka towarzyska, tak, która się tam tworzy. Tworzą się grupy wzajemnego jakiegoś wsparcia, pomocy i to wszystko się dzieje na konkretnej przestrzeni i ludzie się bardzo utożsamiają z tą przestrzenią, to znaczy, że i bardzo też o nią dbają. Więc ja bym powiedział, że to jest takie kulturotwórcze albo społecznotwórcze. Że ta tematyka po prostu nas jakoś trzyma i spaja. Ja bym nie powiedziała, że jest salonowe, bo też nie lubię takich określeń, takiego myślenia. Mnie niewątpliwie można zainteresować, rozmawiając ze mną o mieście, ale myślę, że trzeba tutaj rozdzielić też dwie rzeczy. To znaczy jedna część tej rozmowy o mieście to rzeczywiście jest rozmowa taka dosyć poważna i teoretyczna o architekturze, urbanistyce, założeniach. I w tym sensie no, na pewno modernizm, socmodernizm to są w tej chwili bardzo modne rzeczy i tutaj wypada doceniać, wypada się znać. Wokół pałacu też. Wokół pałacu, wokół domu partii, wokół w ogóle zabytków socmodernistycznych, Nowej Huty, MDM-u. Tutaj tak, tutaj to troszeczkę rzeczywiście jest takie, że wypada znać, oczywiście wokół Gdyni, znajomość jakiejś takiej klasyki modernizmu, ale z drugiej strony, i to widać też w naszych książkach, zainteresowanie miastem to jest też zainteresowanie małymi miastami i ich historią, gdzie właściwie nie mówi się, czy mniej mówi się o architekturze, urbanistyce, założeniach miasta, a bardziej rzeczywiście o jego historii, dziedzictwie, mieszkańcach. No, naszym bestsellerem, książką wyróżnianą i nagradzaną, która w jakimś sensie jest książką o mieście, jest książka Rafała Hetmana Izbica o miasteczku. I nie ma tam zupełnie mowy o architekturze i założeniach miejskich, bo trudno pewnie byłoby o tym mówić. Jest mowa o długiej historii tak naprawdę żydowskiego miasta, polsko-żydowskich stosunków, pustki po zagładzie Żydów, trudnej historii z tym związanej. I w tym sensie to też jest rozmowa o mieście i o dziedzictwie i o miejskości i tożsamości, ale ona już zupełnie nie jest w tym sensie salonowa czy taka modna. A czy w tym kontekście, właśnie w kontekście tej opowieści takiej reportażowej czy biograficznej, taka książka może być przewodnikiem po tym mieście właśnie? Czy też jakby tworząc taką książkę, to też jest cel sam w sobie, czy on staje się przewodnikiem pobocznym na przykład, bo jeżeli ktoś jedzie do danego miasta, to sięga właśnie po taką książkę, bo właśnie chce poznać koloryt, bo w przewodnikach mamy daty twarde gdzieś tam umiejscowione, zabytki i tak dalej, właśnie ten siatkę miasta, ale nie mamy tej opowieści o miejscu, czyli o ludziach, którzy tworzą to miejsce. Czy to może być substytut bardziej, czy nie wiem, czy coś, co może biec pobocznie do przewodnika i się z nim czasami krosować, przecinać?
Wydaje mi się, że absolutnie jest to coś, co biegnie jakby obok, ale w znaczący sposób uzupełnia to, co przewodnik może powiedzieć lub w przewodniku książkowym możemy przeczytać. Bo oczywiście takie książki reporterskie, biograficzne, w ogóle z kręgu non-fiction, opowiadają troszkę o czymś innym. To znaczy oczywiście, że opisują jakąś przestrzeń, ale starają się jakby wejść też głębiej. Wydaje mi się, że teraz też bardzo wyraźnym trendem jest takie podróżowanie bardziej świadome, niekoniecznie nawet do miejsc, które są bardzo atrakcyjne turystycznie, tylko takie, które może nawet z pozoru są dosyć brzydkie, jakbyśmy powiedzieli tak kolokwialnie czysto, ale są interesujące ze względu na historię, w związku z czym no, te książki są właśnie też dlatego potrzebne czytelnikom. My staramy się też w wydawnictwie wybierać takie tematy, żeby i tak też książki konstruować, żeby były one ciekawe zarówno dla odbiorcy lokalnego, który jest zainteresowany, na przykład miastem takim jak Katowice. Niedawno wydaliśmy bardzo dobrą książkę na ten temat, ale wiadomo, że to nie jest książka tylko dla osób stamtąd, tylko to jest też dla tych wszystkich, którzy chcą się o Katowicach czegoś dowiedzieć i powiedziałbym nawet, że większa część odbiorców takiej książki jest właśnie spoza. Nie umiem tego ocenić procentowo, natomiast podejrzewam, że właśnie tak jest. Dlatego czy na takie pytanie, czy ta książka jest substytutem przewodnika, ja bym powiedział, że jest czymś zupełnie innym, ale odpowiada na dosyć podobną potrzebę poznania jakiegoś miejsca, tylko po prostu dzieje się to w inny sposób. Ale na pewno wiemy, że nasi czytelnicy wykorzystują nasze książki jako przewodniki. Tak było na pewno z książką Magdaleny Rittenhouse o Nowym Jorku, to znaczy z nią rzeczywiście to czytelnicy pisali, wybierali się w podróż do Nowego Jorku i z nią chodzili po Nowym Jorku. I takich książek pewnie by się znalazło więcej. Myślę też, że na przykład Stacja Muranów jest taką książką, z którą się poznaje Muranów. Ale mamy też takie książki, które z różnych powodów politycznych, geograficznych są takimi trochę wyobrażeniowymi zamiennikami przewodników. Myślę, że tak było, tak jest z książką o Mińsku, Przewodnik po mieście Słońca. No właśnie, bo to jest takie miasto, do którego możemy nie pojechać przez długi czas. Właśnie o tym myślę, a jednocześnie to rzeczywiście jest trochę książka pomyślana jak przewodnik. Oczywiście bardzo autorski, bardzo taki związany z własną historią i własną geografią miasta autora. Autor, który jest zresztą architektem z wykształcenia, więc też opowiada o Mińsku i o jego architekturze bardzo świadomie. Ale myślę, że wiele naszych książek, książka o Bukareszcie, książka o Petersburgu, to oczywiście są książki tak naprawdę o historii, polityce, społeczeństwie, przemianach miasta i państwa, ale w jakimś sensie są też takimi trochę przewodnikami, że jeśli mogę jechać do Petersburga, teraz już nie, ale jeśli bym chciał, to biorę książkę Joanny Czeczot, a jeśli nie mogę, to robię sobie taki wyobrażony spacer. Przy czym ciekawe jest to, co powiedział Przemek, że takie książki jak na przykład ta o Katowicach są jednocześnie pewnie przewodnikami dla osób, które chcą po Katowicach się przejść i są ciekawe dla mieszkańców Szczecina czy Suwałk, bo opowiadają tak naprawdę kawał polskiej historii. Czyli idąc dalej tym tropem, czy państwu osobiście, każdemu z osobna, bliższe są te książki, które mówią o miastach w poziomie, to znaczy o tych miastach twardych w ujęciu urbanistycznym i architektonicznym, czy o tych miastach intymnych, które ujęcie jest wam zdecydowanie bliższe i które książki sami wolelibyście czytać? To jest trudne pytanie, to rzeczywiście są troszkę dwa różne podejścia do pisania o mieście. Z każdego typu książki możemy wyjąć trochę coś innego. Wydaje mi się, że ja lubię obie te wersje i z innych powodów może trochę sięgam po prostu po nie. Na pewno te opowieści intymne o przeszłości miast albo o teraźniejszości miast no są szczególnie angażujące dla większej chyba grupy jednak czytelniczej, bo może nie koncentrują się tak bardzo na jakimś takim eksperckim temacie jak architektura lub urbanistyka. I one też dają bardzo dużą pole do popisu dla autora, który może powiedzieć, może tam wdrożyć też swoją własną historię, na przykład rodzinną. My obserwujemy już od też dłuższego czasu taki trend, że w ogóle prywatne historie, prywatne opowieści rodzinne, to widzimy na przykład książka Kaś Zbyszka Rokity, nagrodzona przecież Nagrodą Nikę, to też jest taka opowieść o jakiejś przestrzeni, no w tym wypadku nie o konkretnym mieście, ale jednak o jakimś konkretnym miejscu, w które to zostało wpisane, no, historia rodzinna.
I takie książki cieszą się obecnie największą popularnością i my to świetnie rozumiemy, bo po prostu one angażują. To tam też łatwo jest znaleźć elementy przeszłości swojej własnej rodziny w takiej opowieści. Natomiast ten drugi typ książek, o której pan mówił, no to są właśnie rzeczy już takie bardziej dla osób, które interesują się bardzo konkretnym aspektem. Oczywiście na przykład architektura to jest tak modny dzisiaj temat, że na przykład Stacja Muranów, no to jest wielka rozkosz dla tych wszystkich czytelników, którzy się interesują zwłaszcza architekturą socrealistyczną. No ale to jest właśnie trochę inny tryb też i czytania, i tworzenia takiej książki, i pisania, zbierania do niej materiału, a potem też czytania i odbioru. Ja chyba lubię też i takie, tylko z różnych powodów i na różne potrzeby. To znaczy czytam dużo książek o architekturze i urbanistyce, żeby lepiej rozumieć miasto, miasta i żeby lepiej redagować książki o miastach. Bo to mnie rzeczywiście interesuje, ale bardzo lubię te intymne opowieści o miastach czy częściach miast. Sama bardzo dużo chodzę po Warszawie, bardzo rzeczywiście lubię jakieś takie z pozoru nieatrakcyjne fragmenty miasta, przyglądanie się takim niby nieciekawym albo niewiele kryjącym fragmentom miasta. W Warszawie jest to oczywiście w pewien sposób bardzo proste. Tutaj nic nie jest nieciekawe, wszystko ma jakąś nieoczywistą historię dosłownie pod spodem. Ale bardzo też lubię tak naprawdę literaturę piękną, która wykorzystuje miasto jako materiał. Bardzo lubię taki sposób pisania, jaki uprawia Paweł Sołtys czy Michał Cichy, czyli pisarzy, prozaików chodzących po mieście, poznających miasto, przyglądających mu się niezwykle dokładnie. Michał Cichy potrafi napisać przepiękne fragmenty o tym, że gdzieś jest trylinka albo gdzieś jest zawalony chodnik. Paweł Sołtys jest fanem tak naprawdę takiej XVIII-XIX-wiecznej jeszcze historii Warszawy i potrafią o tym pisać literaturę. I to jest też, to jest jeszcze inne oblicze miasta, które mnie z kolei czytelniczo też bardzo ciekawi. Trylinki są ostatnio w modzie, bo wynalazca trylinek chyba został teraz, można powiedzieć, odświeżony i odkurzony i spopularyzowany na szerszą skalę. I z tym będzie się wiązać moje kolejne pytanie. Jak Państwo sobie wyobrażają Waszego czytelnika? To znaczy, czy on leży na kanapie, bierze książkę o Warszawie, dochodzi do strony 17 i mówi, kurczę, dalej czytać nie mogę, muszę zakładać buty i wychodzić w miasto, żeby zobaczyć dokładnie tę dziurę w chodniku i tę konkretną trylinkę? Czy on raczej przeczyta tę książkę od deski do deski i to wrażenie, które zostanie mu w sercu, w głowie, później będzie się starał jakoś rzucić na miasto, po którym będzie chodził? Myślą Państwo, że macie raczej takich żywiołowych czytelników, którzy kiedy już tylko dorwą w zęby tę ciekawostkę, konkret jakiś, czasami bardzo ulotny, ale jednak konkret, pójdą z nim od razu w miasto? Ta odpowiedź jednocześnie trzeba będzie sprawdzić z czytelnikami. Po prostu krótko mówiąc, zapytać naszych słuchaczy, którzy jednocześnie też czytają książki Czarnego, jak robią, ale sprawdźmy, co Państwo sądzicie o tym. Tak, ja tu też zachęcam do tego, żeby właśnie zapytać o to samych czytelników, może coś wypowiedzą się choćby w mediach społecznościowych, natomiast no, byśmy bardzo chcieli, żeby jedno i drugie tutaj funkcjonowało, bo wiadomo, że to jest super, kiedy czytelnik jest aż tak emocjonalnie zaangażowany, że ma natychmiast potrzebę rzucenia książki i pójścia obejrzenia jakiegoś tam fragmentu rzeczywistości, a z drugiej strony, no wiadomo, że staramy się wybierać też takie tytuły, które zostawią jakiś ślad na dłużej, już jak w jakiejś takiej swojej totalności. Już niedługo będziemy wydawać książkę dotyczącą Sopotu. Mamy bardzo wielką nadzieję, że to będzie właśnie taka książka, która będzie działała na tych dwóch poziomach. Znaczy z jednej strony będzie można się dowiedzieć bardzo wiele na temat i historii, i szczegółów, bardzo konkretnych obiektów, które są w tej książce opisane przez Tomasza Słomczyńskiego, naszego świetnego autora, jak również, że to zostawi jakieś takie wrażenie, że nie tyle wrażenie, co takie przekonanie wzbudzi w naszych odbiorcach, że to jest miasto ważne z bardzo wielu powodów dla polskiej historii i bardzo szczególne też dla polskiej historii. I nie tylko dla polskiej oczywiście, bo kiedyś polskiej nie było. W związku z czym ja bym znowu tutaj odpowiedział tak, że jedno i drugie jest dla nas bardzo ważne i tak też powinno się czytać książki. Ja pochodzę z Włocławka. Kojarzycie to miasto z innym miastem? Nie, ja tylko z wytwórnią ceramiki. To jeszcze są dobre skojarzenia. Dlaczego to pytam? Bo jakiś czas temu powstała książka Piotra Witwickiego Znikająca Polska, ale u siebie macie książkę o Detroit. I tak też jest nazywany Włocławek. Polski Detroit.
Dlatego pytam właśnie w tym kontekście. Nie, Włocławek. Ale chodzi mi o to właśnie, czy opowieści o brzydocie, bo o tym też pan wspomniał, że te właśnie opowieści o brzydocie, o upadającym mieście, czyli krótko mówiąc, złe nacechowanie opowieści o mieście może mu się przysłużyć. Czy to jest tak, że no, w tym przypadku i autor książki o Detroit i o Włocławku pochodzą z tych miast, więc to jakby kalanie własnego gniazda i opowiadanie źle o swoim mateczniku być może mają takie prawo, ale czy taka książka właśnie mówiąca źle o danym mieście może mu się przysłużyć? To jest ciekawe pytanie, bo też pytanie, co znaczy, że jemu ma się przysłużyć. My rzeczywiście mamy kilka takich książek, wydaliśmy kilka takich książek, które można nazwać książkami o złych miastach, ale to też jest pytanie, co to znaczy złe, bo jakby brzydota estetyczna to jest powiedzmy jeden z elementów, przy czym ja nie wierzę, że istnieją miasta wyłącznie brzydkie. Naprawdę nie wierzę. Natomiast Detroit, czy książki, które wydaliśmy, książki Marcina Kąckiego o Poznaniu, czy o Białymstoku, to są rzeczywiście jakoś książki wychodzące, czy książka Marka Szymaniaka Zapaść, o kilku, czy wielu mniejszych i rzeczywiście no, w trudnej sytuacji będących polskich miastach. To są tak naprawdę, to nie są książki kalające miasto tylko po to, żeby powiedzieć, jest brzydko, jest źle, nie ma komunikacji, miasto jest źle zaprojektowane. To też są książki z Detroit na czele, gdzie też jest wielka energia autora opowiadającego o tym mieście. To są książki, które mają coś więcej czytelnikowi powiedzieć i pokazać. Mają pokazać, jak w przypadku Detroit, no, ogromny proces historyczny i społeczny, który, czy w przypadku książki Marka Szymaniaka też tak jest, procesy związane z likwidacją jakiegoś przemysłu, z jakiejś gałęzi przemysłu, jakiegoś zakładu przemysłowego. To są w przypadku Białegostoku no, jakaś taka opowieść, być może o pewnej specyfice społecznej, wynikającej też z czegoś, z historii, z tym, jak miastem się rządzi, z polityki może ogólnopolskiej. Więc ja uważam, że to nie są książki kalające i to nie są książki wytykające brzydotę czy złe zarządzanie. To są książki, które, tak, one w tym sensie, moim zdaniem, chcą się przysłużyć, bo chcą powiedzieć, słuchajcie, w tym mieście widać jakiś problem, ale to jest problem nas wszystkich, to jest problem Polski, to jest problem Stanów Zjednoczonych. Aż prosi się o kontynuację, to znaczy, czy Państwo wierzą w to, że książki o miastach mają potencjał misyjny, który realnie realizują? Czy coś się zmienia w świecie dzięki Waszej pracy? Poza oczywiście przyjemnością czytelników i tak dalej, ale czy miasta stają się lepsze dzięki Waszym książkom? Ja tylko jeszcze dopowiem, że w kontekście jakby mówienia o kalaniu własnego gniazda użyłem to celowo, bo w przypadku na przykład Detroit widać miłość autora do tego miejsca, z którego... Tak, jakby... to jest książka z dużą czułością napisana, tak. Koniec końców o tym mieście, którą historię bardzo trudną, ale jednak jest tam dużo czułości, tak. A tak a propos, jeszcze wracając do Włocławka, to tak powiem pocieszająco, że bardzo wiele miast lubi o sobie, znaczy lubi, mawia o sobie w ten sposób, że jest polskim Detroit. Ja tak słyszałem też o Wałbrzychu, o Łodzi, więc to nie jest... Każdy chce być troszkę polskim Detroit, co oznacza, to że to, co oznacza, że ta taka brzydota i kalanie, właśnie tak jak teraz pan o tym wspomniał, to wcale nie jest tak jednoznacznie traktowane. I w tym sensie powiedziałbym, że te książki, które są właśnie wielowymiarowe, to znaczy nie opisują miasta jako czegoś wyłącznie pięknego, atrakcyjnego i miłego, są też dla czytelników ciekawsze i powiedziałbym, że one są bardziej takie kulturotwórcze i bardziej spajają nawet tę tożsamość, bo z czymś, co jest nie do końca udane, łatwiej się nawet utożsamić niż z czymś, co jest doskonałe, to znaczy z doskonałą, idealnie piękną, turystyczną Florencją chyba trudniej jest się nawet utożsamić niż z czymś, co jest właśnie brzydkie i takie nie do końca udane. Ale a propos pana pytania, no byśmy bardzo chcieli, żeby nasze książki były w stanie zmieniać tę rzeczywistość. Ja bym powiedział, że w sposób bezpośredni nie. W sposób pośredni tak. W tym sensie, że każda książka, nie mówię, że jedna jest w stanie aż to zrobić, ale kilka książek wydanych na temat jakiegoś miasta lub dzielnicy na tyle wpływa na budowanie takiej tożsamości społecznej tam na miejscu, że potem to się właśnie przekłada na to, że ludzie bardziej o to dbają. Tak już czuję się bardziej u siebie
wiedzą, gdzie są. Zależy im na tym, żeby to wyglądało dobrze, żeby poprawić sytuację, no bo jest tam na przykład jakiś problem. No Detroit ma mnóstwo problemów. Mnóstwo problemów ma wiele polskich miast. I w tym sensie pewnie książki, ale razem z całym zespołem innych no, elementów kultury, filmami, czy też z mediami, no, mogą wpływać na to, żeby te miasta rzeczywiście były lepsze. Lub żeby sytuacja ludzi mieszkających tam po prostu się poprawiła, w zależności od problemu, jaki tam mają. Ja też myślę, że to właśnie masa książek o miastach w ostatnich latach, przy czym nasze to jest tylko ułamek, bo tych książek jest mnóstwo, i to tych i o urbanistyce i architekturze, tych o lokalnej historii, że to właśnie dzięki nim w części tak dużo rozmawiamy o miastach. Być może te książki pojedynczo nie przekładają się na to, że gdzieś nie wytną drzewa albo gdzieś pojedzie autobus. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle na przykład dzięki książkom Marka Szymaniaka, Filipa Springera, Olgi Gitkiewicz, to dzięki nim mówi się o małych, dawnych wojewódzkich czy jeszcze mniejszych polskich miastach i ich trudnym położeniu, tym dlaczego są źle skomunikowane, źle zarządzane. Wydaje mi się, że to takiego przełożenia bezpośredniego pewnie nie ma, chociaż na pewno jest też taki efekt, o którym mówił Przemek, czyli poświęcenie jakiemuś miastu książki, kilku książek, myślę, że lokalnie być może sprawia takie wrażenie, że no, skoro to nasze miasto takie jakieś ciekawe i tak o nim piszą książki, to może władze czy lokalni działacze też czują się trochę bardziej w obowiązku o zadbanie, być może na przykład zachowanie jakiegoś miejsca pamięci, usunięcie albo postawienie jakiegoś pomnika. Być może to się dzieje. Natomiast ja myślę, że to bardziej jest budowanie całej tej dużej rozmowy o miastach. Jeśli mówimy o władzach, czy Państwo sądzą, że władze miejskie dostrzegają potencjał tego soft poweru, który drzemie w literaturze miejskiej, że naprawdę można piękny portret sobie wymalować, nawet no, poszczególnymi brzydkimi pikselami, ale im więcej się mówi, tym lepiej dla miasta i, no i zwyczajnie to miasto staje się atrakcyjne przez to, że tak często jest na językach. Czy Państwo widzą zainteresowanie ze strony władz miejskich, które chciałyby na przykład zasugerować Wam, wydajcie proszę książkę o naszym mieście, a może to, a może tamto? Zainteresowanie widzimy, często też w rozmowach z autorami pojawia się ten wątek, bo oni na etapie już zbierania materiałów no mają jakąś tam informację zwrotną od włodarzy miast czy miasteczek. I teraz to zainteresowanie jest dwojakiego rodzaju, bo z jednej strony no, są takie miejsca, w których rzeczywiście no, takie książki są przyjmowane z radością, bardzo chętnie. W miejscach kultury należących do miasta odbywają się właśnie na przykład premiery albo jakieś spotkania z autorami, może tak. Natomiast jest też czasem też pewne zaniepokojenie, to znaczy włodarze właśnie miasta troszkę się obawiają, że no być może w tej książce będzie napisane coś nie tak o mieście, i woleliby, żeby ta książka była czymś bliżej folderu o mieście, ale wiadomo, że my takich książek nie wydajemy. Zależy nam na tym, żeby one były jednak no, właśnie takie bardziej złożone, w związku z czym obok rzeczy bardzo pozytywnych i takich ważnych, doceniających, często pojawiają się też rzeczy negatywne. Jest bardzo różnie, natomiast z całą pewnością jest tak, że no jest to jakoś dostrzegane, tak, i czasem ta współpraca, nawet już później na etapie promocyjnym, jakoś wychodzi. Wszystko zależy. Ale nie mamy zamówień od urzędów miasta, życzono by sobie, żeby powstała książka o takim a takim mieście, ale to zupełnie nie ma takiej potrzeby, to znaczy jest i tak bardzo wielu autorów chcących pisać o konkretnych miejscach i miastach, a rzeczywiście potem zwykle się dzieje tak, że koniec końców autorzy są zapraszani, są mile widziani, organizuje się im często bardzo wiele spotkań w regionie. Więc to raczej jak już ta książka powstanie i okaże się, że to fajnie, tak jak Pan mówił, czasami nawet jeśli napiszą, że coś jest nie tak z naszym miastem, ale ono jakoś zaistnieje też w świadomości ogólnopolskiej, to koniec końców to chyba dobrze działa. Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że no, przypadek Detroit, o którym mówiliśmy, to już posłużę się tym. Ta właśnie czuła opowieść, ten czuły narrator właśnie opowiadający o miejscu, z którego pochodzi,
mówiącym o problemach, które są, które przeminęły. Jakby miasta mogą też to wykorzystać jako powieść, no okej, tak było, ale robimy wszystko, by się zmieniło. Czasami to wychodzi, czasami nie wychodzi oczywiście, nie? Ale z drugiej strony nie ma nic gorszego niż wystawienie sobie laurki, krótko mówiąc. Tak, a poza tym bardzo rzadko jest tak, że rzeczywiście jakaś książka, napisać książkę o mieście czy regionie i nie czuć się zaangażowanym tę opowieść, to jest właściwie niemożliwe. Więc ostatecznie nawet bardzo wielu tych naszych autorów piszących o trudnej historii, czy trudnym dziedzictwie jakiegoś miasta, no i Izbica jest tu świetnym przykładem, to są jednocześnie ludzie, którzy całym sercem są w tym mieście, z tego miasta, którzy tak naprawdę, tak jak w przypadku Detroit, piszą to wszystko ze złości, z goryczy, z chęci, żeby zmienić coś w tym mieście. To nie jest piętnowanie tylko po to, żeby powiedzieć, jest brzydko, jest źle, tylko to jest taka opowieść, słuchajcie, jest problem, ale moglibyśmy coś zrobić, albo moglibyśmy inaczej opowiedzieć o własnej historii. Możemy coś złego odsłonić, ale tak naprawdę to przenosi opowieść o tym mieście na forum na przykład całej Polski. Czytelnicy z całej Polski mogą poczytać o Białymstoku czy o Izbicy, zastanowić się nad tymi opowieściami. A koniec końców, ja mam przynajmniej taką nadzieję, taką myśl, gdzieś tam zmienia się po prostu dzięki temu nasze myślenie. I taka książka daje też możliwość przedstawienia bohaterów, którzy są pozytywni, bo nawet jeżeli sytuacja jakiegoś miasta jest bardzo trudna i złożona właśnie, no to zawsze są tam ludzie, którzy no, coś starają się zmienić, tak? I ten autor może do nich pójść, porozmawiać i tak najczęściej się też dzieje, więc bohaterem takich książek są też te próby właśnie odmienienia miasta. No więc też mi się absolutnie wydaje, że napisanie książki wyłącznie negatywnie o jakimś miejscu no nie miałoby chyba sensu. Trudno mi sobie to w ogóle też wyobrazić. I na pewno nie byłoby czymś dobrym. Byłoby też niesprawiedliwe, chociażby pominięcie takich osób, które chcą, żeby to miasto było lepsze. No właśnie, tak. Odchodząc na chwilę od książek, ale pozostając przy miastach, czy Państwo, czy na podstawie tych książek, które wydajecie, czy po prostu obserwacji codziennej, mogliby wymienić ze trzy podstawowe bolączki polskich miast, które w pierwszym rzędzie, bez dłuższego zastanowienia, przyjdą Wam do głowy? Transport, to znaczy transport w obrębie miast i transport między miastami. Brak dbałości o to, co w mieście już jest i co jest cenne, to znaczy na przykład renowacja, odnawianie, utrzymywanie rzeczy, które już istnieją, a zwłaszcza rzeczy, które, czy zabytków, zabytki, budynki wartościowe historycznie i stosunek do zieleni. To by były moje trzy. I one są oparte i na życiu w Warszawie, i na znajomości miasta, z którego pochodzę, czyli Kalisza. Ja się absolutnie pod tym podpisuję. Mogę jeszcze tylko dodać tak może troszkę szerzej, że plany zagospodarowania przestrzeni to jest bardzo duży problem w polskich miastach, bo one często są, ale nie są traktowane poważnie, albo z przymrużeniem oka, albo może ich nie ma, bo to już zależy. Tej sprawy też nie badałem. W każdym razie, bo z tym wiąże się bardzo wiele różnych problemów. I te, o których wspomniała właśnie Magda, czyli transport, i ta dbałość o zieleń, to wszystko też wynika z tego, bo bardzo często w naszych polskich miastach, wydaje mi się, pozwala się na robienie wielu złych rzeczy. Już nie chcę tak wskazywać plakatowo tylko tych złych deweloperów, bo to nie tylko o to chodzi, ale chodzi ogólnie o różnego rodzaju inwestycje, które tę tkankę miejską psują, no bo akurat taki klimat polityczny zapanował, że no, pozwolono na to, tak? I plany zagospodarowania przestrzeni zostały albo wzięte w nawias, albo tam zmienione. Więc wydaje mi się, że to jest największy problem i to w bardzo wielu książkach i naszego wydawnictwa, i nie tylko, się cały czas przewija. Rzeczywiście ogromną częścią, teraz sobie tak pomyślałam, w bardzo wielu naszych książkach można przeczytać, że jeszcze niedawno w danym mieście coś było, coś stało, można to było obejrzeć, jakiś kawałek historii poznać dzięki jakiemuś budynkowi, miejscu, ale już go nie ma. To rzeczywiście w bardzo, bardzo wielu książkach, więc to mam też na myśli, mówiąc o tym niedbaniu o to, co w mieście zostało. Powiedział Pan o deweloperach, więc no, rzuca się od razu na myśl, rzucam
książka, która niedługo wyjdzie u Was w wydawnictwie, właśnie Opat o deweloperce. Tak, książka Łukasza Drozdy, eksperta urbanisty, eksperta miejskiego, czyli to rzeczywiście mniej będzie reportaż, nie będziemy tam czytać dramatycznych opisów życia na 9 metrach kwadratowych, czy mniej będzie o tym, a dużo bardziej o tym właśnie jak, po pierwsze jak to jest możliwe, to znaczy jakie są ramy prawne, jakie są praktyki i o tym, co dla mnie jest najciekawsze, czyli o tym, co się zmieniło w myśleniu o miastach, o życiu w mieście, że nie tylko władze pozwalają na tego rodzaju zabudowę, ale jakoś my wszyscy godzimy się z tym, że tak musi wyglądać miasto, chociaż na wyciągnięcie ręki jeszcze wciąż mamy przykłady, że mogłoby i mogło wyglądać inaczej. Dlaczego jest tak, że nie myśli się już kategoriami urbanistycznymi, a tylko i wyłącznie ekonomicznymi, dlaczego nie myśli się o przestrzeni miejskiej, a wyłącznie o pojedynczych budynkach i oczywiście o wszystkich problemach społecznych, bardzo tak naprawdę daleko sięgających, które z tego wynikają. Czy pani uważa, że tam w 1896 albo 1902 naprawdę tak dbano o przestrzeń? Że tam, że ówczesna patodeweloperka nie działała zupełnie Nie, ja doskonale wiem i mam świadomość i właściwie uważam, że to jest fascynujące i może wciąż jeszcze nieopisane. Bo tak, bardzo wiele osób mówi, że tak, to teraz jest patodeweloperka i nigdy jej wcześniej nie było, bo poza tym Polska wyglądała jak, nie wiem, Ursynów Północny. No, to jest oczywiście nieprawda. I jeśli się czyta, zwłaszcza o miastach w międzywojniu, jeśli się czyta dużo o Warszawie międzywojennej i jeśli ma się dużo wyobraźni, to zrozumie się, że to na przykład, jak wyglądała dzielnica północna, tu gdzie jesteśmy, Muranów, przed wojną, to był pewnego rodzaju ekwiwalent patodeweloperki, to znaczy to były kamienice bez dostępu do światła słonecznego, mikrometraże, fatalna zabudowa, brak ogromnej części infrastruktury miejskiej. I rzeczywiście nie myślimy, czy bardzo rzadko, bardzo niewielu też ekspertów, niewielu piszących myśli o mieście wtedy, ja już nawet nie mówię o XVIII-wiecznych czy XIX-wiecznych miastach, myślę o tych miastach z początku XX wieku. Tak, Warszawa na przykład wtedy w ogromnej części też była zabudowana patodeweloperką. Natomiast uważam, że mamy przykłady, to oczywiście wynika z bardzo skomplikowanego kontekstu ekonomicznego i politycznego, ale mamy przykłady budownictwa perelowskiego, które jest budownictwem bardzo głęboko myślącym o mieście jako organizmie do mieszkania. Oczywiście wynika też z różnych inspiracji modernizmem, myśleniem modernistycznym, w ogóle myślą urbanistyczną, to byli świetnie wykształceni architekci, ale to też było możliwe, w przeciwieństwie do sytuacji, którą mamy teraz, dzięki bardzo specyficznemu kontekstowi ekonomicznemu i politycznemu. On jest nie do powtórzenia. Nie możemy żyć prawdopodobnie w takich warunkach ekonomicznych, w jakich to się wtedy realizowało, ale ja uważam, że moglibyśmy tworzyć ramy prawne, państwo mogłoby tworzyć ramy prawne, w których nie wyłącznie zysk i nie wyłącznie jak najwięcej mieszkań na jak najmniejszej działce. Nie musiało to by być priorytetem. I rzeczywiście deweloperzy, trochę o czym mówił Przemek, prawo w ogóle byłoby egzekwowane. To znaczy deweloperzy rzeczywiście niektórych rzeczy nie mogliby robić. Wystarczyłyby, myślę, rzeczywiście dobre plany zagospodarowania, egzekwowanie postanowień z tych planów i w ogóle tworzenie dobrego prawa. Redaguję w tej chwili książkę, którą wydamy w tym roku, o tym, jak wyglądało urządzanie mieszkań i urządzanie się w PRL-u, czyli mniej o architekturze, mniej o samych budynkach, dużo bardziej o tym, jak osiedlano się, mieszkano, meblowano mieszkania, jak to się zmieniało w PRL-u, o tym, że to jest nieprawda, że wszyscy mieli te piękne krzesełka i foteliki, które teraz kojarzymy ze stylistyką PRL-u, ale w tej książce bardzo dużo
Mówi się też o tym, na przykład, jak zmieniały się normatywy mieszkaniowe, jak zmieniała się powierzchnia minimalna dostępna dla mieszkańców. No i daje do myślenia uświadomienie sobie, że że obecne najmniejsze mieszkania są mniejsze niż te, które były minimalne w latach tuż powojennych, to znaczy w czasie rzeczywiście ekstremalnej biedy, trudności gospodarczych, takiej polityki oszczędnościowej. Czyli wydaje mi się, że naprawdę moglibyśmy chcieć od polityków, urbanistów trochę więcej teraz. To niestety po roku 1989 doszło do takiej zmiany w ogóle w myśleniu. Jest chyba, cały czas pokutuje takie przekonanie, że to centralne planowanie to jest coś strasznego. To znaczy, to jest relikt przeszłości, który wszystkim robił krzywdę, w związku z czym my teraz nie możemy sobie na to pozwolić, no bo mamy dojrzały kapitalizm, w związku z czym decydują trochę inne wartości i inne faktory tutaj decydują o tym, jak to miasto wygląda. No i to jest właśnie ogromny problem, bo wydaje mi się, że państwo odpuściło sobie pilnowanie pewnych rzeczy, nie dało samorządom odpowiednich narzędzi, albo może nawet jeżeli dało odpowiednie narzędzie kontrolowania tych zjawisk, no to wiele samorządów też tego nie robi, no bo jest znowu uwikłanych dotacje w kwestie takie no, ekonomiczne, które decydują o tym, że no, podejmują takie, a nie inne decyzje. Także no, wydaje mi się, że ta zmiana w myśleniu jest bardzo potrzebna i jeżeli media oraz książki są w stanie coś tutaj zmienić, no to też jest taka dodatkowa rzecz, którą warto mieć na uwadze. I dla której warto wydawać książki o miastach. Tak, tak. Bo myślę, że koniec końców, tak jak sobie powiedzieliśmy, gdzieś tam daje to czytelnikom wiedzę, daje narzędzia do myślenia o mieście i mówienia o mieście i zwraca uwagę, taką mam nadzieję, na to, co w miastach jest ważne, cenne, wartościowe, a co się nie sprawdza. Dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie. Zanim wysłuchacie do końca, pamiętajcie, aby dać znać w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie także o subskrypcji, pomoże nam to walczyć ze sztuczną inteligencją. Zajrzyjcie również na naszą stronę podcastmiastowy.pl, gdzie znajdziecie artykuł i zdjęcia do dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia w najbliższą niedzielę. Paweł Kamiński i Artur Dobiegał. Wyszliśmy w przestrzeń miejską tej całej opowieści o książkach. Wróćmy do księgarni, do Czarnego i pokuszę się o takie pytanie, a może zdanie z prośbą o dokończenie. Miejska książka to? Miejska książka to, ale tak aforyzmem mam powiedzieć, miejska książka to opowieść o wielu warstwach. Bardzo chętnie myślę o miastach i myślę, że w tych książkach, które wymieniliśmy, właściwie we wszystkich to widać, że książka o mieście bardzo rzadko jest książką o jakimś jednym aspekcie. To znaczy książki o miastach to są książki o architekturze, o ludziach, o historii, o nastroju, bardzo często o przyrodzie w miastach. Miasta są naprawdę ciekawe, bo w nich po prostu naturalnie to wszystko się łączy, więc w związku z tym są też fantastycznym i bardzo ciekawym, wielopłaszczyznowym materiałem do książek, do dobrych książek. Nie trzeba dużo wymyślać. Można się trochę oddać miastu i napisać dobrą książkę. Ja bym był bardziej radykalny i powiedział, że książka o mieście to książka doceniająca ludzi przede wszystkim, bo sobie nie wyobrażam, żeby powstała książka właśnie o mieście w oderwaniu od tego, jakie człowiek ma potrzeby, oczekiwania, marzenia, cele. I tutaj możemy dodać jeszcze inne rzeczy. Właśnie musimy na to patrzeć w sposób bardzo wielowymiarowy, to znaczy nie chodzi tutaj tylko o biografię ludzi, ale też właśnie o to, w jaki sposób ludzie odnajdują się w tej przestrzeni, czy dobrze, czy źle, czy jest im z jakiegoś powodu bliska, a jeżeli tak, to dlaczego. I bez tego człowieka, bez tych ludzi, bez tej społeczności, bo to może być przecież bohater zbiorowy, to żadnej książki o mieście nie będzie. To na koniec jedna książka spoza Biblioteki Czarnego, po którą mogą sięgnąć nasi słuchacze, albo która Państwu się kojarzy, mówiąca o mieście. I celowo tutaj podkreślam, książka nie jest Czarnego. Absolutnie i bezdyskusyjnie wstecz Błażeja Brzostka. To jest książka, która jednocześnie jest historią Warszawy,
i to wielką historią Warszawy, bo taką sięgającą, jeśli się nie mylę, XV czy XVI wieku. Ogromną, ale przede wszystkim jest niesamowitym pomysłem na książkę i to bardzo polecam słuchaczom z tego powodu, ponieważ jest jedyną książką, jaką znam, opowiadającą o mieście od tyłu, to znaczy nie zaczynającą w jakimś pleistocenie albo wśród jakichś piastów, co mnie samą bardzo często w książkach o miastach i o historii zniechęca, bo myślę sobie, że zanim dojdę do tego, co mnie naprawdę ciekawi, muszę o tych piastach przeczytać. A tymczasem Błażej Brzostek pokazuje, że można inaczej. Można zacząć opowiadać historię, w tym przypadku Warszawy, od dzisiaj, od 2000, w jego przypadku 2021 roku. I opowiadać ją do tyłu, trochę tak, jak sam wyjaśnia, jak się odsłania warstwy architektoniczne, warstwy archeologiczne ziemi. To znaczy widzimy to, co w tej chwili jest w Warszawie i naszym naturalnym pytaniem jest, a co tu było przed tym, a co było jeszcze wcześniej. Więc jest to bardzo ciekawe jest też odkrycie i uświadomienie sobie, że ten taki podręcznikowy sposób opowiadania o historii od rzeczonych piastów nie jest nieunikniony, nie jest jedynym sposobem opowiadania, a co więcej, że ten sposób Błażeja Brzostka jest jakiś bliższy właściwie temu, jak sami myślimy o mieście, jak sami poznajemy jego historię. Więc też historia Warszawy do początku Błażeja Brzostka. Ja się długo zastanawiałem, o jakiej książce powiedzieć, bo rzeczywiście tych formatów, pomysłów, no to jak opowiadać o mieście jest bardzo wiele. Na pewno z takich publikacji, które ukazały się ostatnio i które na mnie wywarły duże wrażenie, była książka Gdynia obiecana, Piątka. To jest rzeczywiście rzecz bardzo złożona, opowiadająca nie tylko o jakimś takim wyzwaniu modernizacyjnym, jaką była budowa Gdyni, ale też właśnie o społeczności i o postaciach ważnych, które w tym uczestniczyły. Mi się wydaje, że u nas zarówno w Polsce, ale jak i w ogóle, myślę, że w ogóle w literaturze już teraz światowej widać ten taki trend, żeby łączyć gatunki. To znaczy, żeby jakaś opowieść nie była stricte tylko i wyłącznie opowieścią o architekturze, tylko i wyłącznie opowieścią o jakąś biograficzną, tylko żeby właśnie to się gdzieś spotykało na przecięciu, bo wtedy to jest żywsze, bardziej prawdziwe i ukazuje w sposób bardziej złożony jakąś rzeczywistość. I z pewnością ta Gdynia jest taką historią. I też to, co bardzo doceniam, to niesamowity wkład researcherski zawsze w książkach i tutaj go na pewno widać. Muszę Państwu serdecznie podziękować za te dwa typy, tak czysto osobiście, z głębi serca, ponieważ one oba mają wspólny mianownik, którym jest Toruń. Warszawa jest faktorium toruńskich kupców. Na co pan Brzostek w podcaście o podobnej tematyce zwrócił kiedyś uwagę. Na co zwracano też wcześniej uwagę w literaturze. Natomiast Gdynia powstała na biurkach toruńskich urzędników. Wspaniale, wszystko z Torunia. Wszystko z Torunia. Długo się zastanawiano, czy to miasto to będzie Gdynia, czy Chylonia, czy Kack, czy może Grabówek, czy może co innego. No i zapadła arbitralna decyzja przy placu teatralnym i wówczas przy Wałach, bo tam była siedziba Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego, że to nowe miasto będzie nazwane Gdynią. Serdecznie dziękujemy za to wspaniałe spotkanie. Dziękuję bardzo.